Cześć, witajcie. Dzisiaj wybrałam się na wycieczkę. Karta się zepsuła w moim aparacie i po prostu nie mogę wgrać tego, także mam taką sytuację. Słuchajcie, pojechałam dzisiaj odwieźć kogoś na lotnisko i po prostu po drodze, jak to ja, musiałam wstąpić na różnego rodzaju sklepy. I kupiłam dzisiaj w dwóch sklepach. Kupiłam dzisiaj w sklepie z używanymi rzeczami i kupiłam dzisiaj w sklepie z normalnymi, po prostu na przecenie. Była fajna przecena, trafiłam fajne ciuchy na przecenie. Więc tak, pokażę Wam najpierw, co kupiłam w normalnym sklepie z normalnymi takimi nieużywanymi rzeczami, tylko po prostu nowymi. O, z nowymi rzeczami. Kupiłam apaszkę, o taką, i będę ją miała sobie tutaj na zimę, ponieważ islandzka zima jest, wiadomo, sprawia niespodzianki, to ja lubię mieć tutaj jakiś szaliczek, może nawet na lato. Właśnie, może nawet na lato. Właśnie, to może być nawet na lato. Później kupiłam sobie drugą, właśnie chustę i uważam, ona jest jeszcze ładniejsza jak ta pierwsza. O taka. Jest po prostu, ma piękny taki wzór, tu ma taki właśnie coś wyszyte, jakby doszyte, aplikacje takie ma. Ona jest bardzo oryginalna. O, o, na pewno będzie cieplutka. O, jeszcze metka jest właśnie, nie? I ten, i bardzo mi się ona podobała, one były naprawdę tanie, to było po 1000 koron wszystko, także to jest super mega tanio, 1000 koron na Islandii to jest nic. Słuchajcie, i kupiłam do tego sobie parę takich właśnie spodni, ale imitacja skóry, o, z takim zamkiem tutaj. Oczywiście zamka tutaj nie ma, tu jest też imitacja, ale fajnie się prezentuje. I z tyłu są dwie kieszenie. Widzicie, z tyłu są dwie fajne kieszenie i jestem zadowolona. Zadowolona, bo jeszcze kupiłam do tego wszystkiego dżinsy. Jakby było mi mało ostatnio dżinsów, udało mi się dwie fajne pary kupić, także jestem zadowolona. Kupiłam oto takie dżinsy. Jak widzicie, zwykłe dżiny. Nic specjalnego, oprócz tych takich szarpanin, takich dziur. I po prostu fajnie się prezentują, fajne te takie właśnie szwy mają, mi się to podoba. I też były za 1000 koron, także to jest mega, mega tanio. No i później pojechałyśmy właśnie tam już w stronę tego Keflaviku. Ja mam takie swoje punkty, gdzie lubię sobie wejść i oni zbierają pieniądze na Czerwony Krzyż. A można też właśnie kupić jakieś ubrania. Więc kupiłam sobie do tego wszystkiego białą taką bluzkę z długim rękawem, którą ja włożę pod, no po prostu pod swetr ja lubię sobie włożyć. Do tego kupiłam sobie czarną bluzkę, o taką, którą też najprawdopodobniej pod swetr włożę albo po prostu, no zobaczymy co po prostu z tego będzie, tak wygląda, także też się fajnie prezentuje. Do tego kupiłam sobie jeszcze szary sweterek, bardzo fajny mi się podoba ten sweterek, o. Taki sweterek jest. O. Widzicie, także jest prawie niezniszczony. Trochę ma takich kulek, ale to jest mały problem. Ja mam maszynkę do tego. I kochani, kupiłam sobie poduszkę. Taką, znaczy poduszkę. Nie poduszkę, tylko powłoczkę na poduszkę. I to jest bardzo fajne, bo tu jest na zamek. I nie widać, żeby ona jakoś używana specjalnie była. Także jestem bardzo zadowolona. No coś w niej tu było jednak. Poszewka na poduszkę ozdobą, ozdobną, poszewka na poduszkę ozdobną, bo to trochę sprane jest, czyli ktoś to używał, czyli gdzieś to jednak leżało. Ale widzicie, bardzo fajna, w bardzo dobrym stanie jest, także jest fajna i takie misie, lubię takie misie, bo misie są fajne, no. I do tego w tym samym sklepie z używanymi rzeczami można kupić również nowe rzeczy, to sobie kupiłam taką deskę z bambusa. Ja bardzo lubię bambusowe, takie fajne rzeczy są. I Wam powiem, że bambus jako drewno jest bardzo dobry, bo on się aż tak nie wygina, jak dostanie wody, on się nie odgina i bardzo dobrze właśnie taki bambus mieć. Słuchajcie kochani, ja przez jakiś czas nie wiem, jak ja to będę nagrywać, czy nie będę nagrywać, nie wiem, rozmyślam, zastanawiam się w ogóle, ponieważ to się wszystko stało bardzo dyskusyjne i po prostu... No po prostu powiem Wam, że straciłam wenę po tej akcji teraz, co była na YouTubie. I Victoria Angel, bardzo dziękuję, że mnie wspierasz duchowo. Jako, no może nie tyle jedna z niewielu osób, bo ja wiem, że wszyscy do mnie tam pisaliście gdzieś,
ale dużo osób może do mnie pisało, nie wszyscy, bo wszystkich ja nie mogę zliczyć, ale dużo osób do mnie pisało i bardzo za to dziękuję, za takie wsparcie i w ogóle za okazanie takiej życzliwości. Ale Victoria Angel jest specjalna i po prostu ona bardzo mnie wspiera, bardzo, bardzo mocno, za co bardzo Ci dziękuję. I po prostu wejdźcie do niej też na kanał, zobaczcie co ona ma takie fajne wiersze i po prostu możecie też sobie coś fajnego zobaczyć, innego jak my tutaj gadamy czy coś, po prostu to są troszeczkę inne rzeczy, ale mówię, to jak chcecie, nikogo nie zmuszam i tak dalej, ale bardzo chciałam podziękować. Do Agaty Perfumy. Agata Perfumy z tymi grzybami, to ja tam napisałam zresztą w komentarzu, to po prostu jak będą grzyby, to ja zrobię coś, bo na razie po prostu ja mogę tylko powiedzieć, jak ja to robię. I nie pamiętam, co chciałam powiedzieć, ale i tak mamy kontekst, także wszystko jest cały czas pozytywnie, pozytywnie. Słuchajcie, myślę, że jednak 2-3 dni przerwy w tej chwili dały mi trochę do myślenia, do jakiegoś obrania nowych kierunków. Mój komputer zaczął w tym czasie strajkować i wiecie, problem jest tego typu, że ja mam po prostu Maca. I w tej wersji Maca po prostu system, który zainstalowano, nazywa się El Capitan i on jest jakiś niedopracowany, on się strasznie wiesza, on cały czas robi problemy, komputer się strasznie grzeje. W ogóle program, w którym ja obrabiam zdjęcia, stracił te wszystkie intra, które ja miałam, nie mam tych intr, po prostu zrobił się update, czyli jeszcze takie no, jak to się nazywa, uaktualnienie i po prostu to się wszystko skasowało, nie mam tego i nie rozumiem po prostu co się dzieje, czy ja muszę po prostu już w tej chwili komputer zanieść do naprawy i cały system wgrać od początku, czy po prostu to jest już od nich coś, bo ten komputer zaczął szwankować 2 tygodnie po tym jak ja go kupiłam, znaczy jak go dostałam, bo ja go nie kupiłam. I słuchajcie, jeszcze co Wam pokażę, fajną rzecz, tutaj mam, widzicie, na do widzenia praktycznie dostałam taką torbę i to jest właśnie torba, w której są różne ciekawe sekrety, o których ja będę mówić później. Tu jest jedna bardzo ciekawa rzecz, jest batonik i Wam powiem tylko tyle, że to jest bardzo ciekawy batonik i po prostu ja będę chciała Wam pokazać, co jest w tej torbie. To są takie rzeczy innowacyjne islandzkie, które po prostu Islandia stara się wybić, stara się wyjść, pokazać na świat, że na Islandii są takie rzeczy. I ten batonik to jest po prostu coś strasznego. No, naprawdę, jest coś strasznego, będzie sensacja i Wam powiem, że już patrzcie, oglądajcie, subskrybujcie oczywiście mój kanał, bo ten batonik, to jeżeli ja go przełknę, to będziecie mi oklaski musieli dawać, ponieważ jest zrobiony z czegoś takiego, że po prostu jest mega czadowy. Do tego wszystkiego tam jest w sumie 5 albo 6 produktów jest, które Wam pokażę i o nich opowiem. Także słuchajcie kochani, zostawiam Was, myślę, że zostawiam Was, nie zostawiam Was absolutnie, właśnie nie zostawiam Was, stwierdziłam, że po prostu po tych przemyśleniach, po dojściu do siebie, po prostu widzę, że chcecie mnie oglądać i podoba Wam się to, co robię. I po prostu będę dla Was to kontynuować i nie można zwracać uwagi na takie właśnie wysysające energie, nas wampiry energetyczne. I jeżeli nie wiecie, co to są wampiry energetyczne, to Was poinformuję, tych, co nie wiedzą, że wampir energetyczny to jest taka osoba, która swoją obecnością po prostu wysysa z nas energię pozytywną i my się źle czujemy, głowa nas boli, mamy brak energii, brak weny właśnie tutaj, prawda? Także taki wampir energetyczny wcale nie musi być on taki bezpośredni, w sensie, żeby się z nim spotkać i po prostu, no, jak to się nazywa, rączki sobie podać. Wampir energetyczny może być również tutaj na internecie i niestety w ostatnich paru dniach, jak zauważyliście, były takie 2 wampiry, albo 3 wampiry, albo 4 i pełno takich wampirów, cała rodzina wampirów była, nie? Kochani, i nie damy się żadnym wampirom, po prostu trzeba kontynuować to, co robimy dalej. I po prostu dziewczyny, z którymi ja po prostu mam fajny kontakt, ja Was też pozdrawiam, Wy wiecie, o kim ja mówię i po prostu nie damy się i robimy dalej, działamy i nagrywamy i po prostu ludzie na nas czekają, chcą oglądać to i po prostu my nie robimy żadnego takiego po prostu syfu. No i tyle. Słuchajcie,
Nie róbmy syfu. O, właśnie. Nie róbmy syfu. O, dobrze powiedziane. Nie róbmy syfu. Bądźmy pozytywni. To jest YouTube. Tu siedzą ludzie, tu oglądają i każdy przychodzi miło spędzić czas. Ja już w tej chwili nie pamiętam, kto mi to napisał i bardzo przepraszam. Jeśli mnie oglądasz, to możesz napisać, że to ty, bo ja naprawdę już teraz w tej chwili tego nie znajdę, zwłaszcza, że w tej chwili nagrywam i mi się przypomniało. Był jeden komentarz. Dziewczyna gdzieś napisała, że ona przychodzi z pracy i ona po prostu oglądając nas tu na YouTubie, ona się relaksuje. I po prostu takie właśnie akcje negatywne nikomu się nie chce oglądać, bo ludzie przychodzą tutaj się zrelaksować, obejrzeć nas, zobaczyć, co my fajnego zrobiliśmy, co my fajnego kupiliśmy, a może nam coś nie wyszło. No więc właśnie, i słuchajcie, nam wychodzi teraz wszystko bardzo dobrze, pozytywnie, bo pozytywna energia wzbija nas jak gołębice przez tworze. No, dobra, słuchajcie, koniec tego chrzanienia. Już się rozgadałam jak zwykle. Trzymajcie się, subskrypcje do mnie tu proszę subskrybować, żebyście byli na bieżąco. Łapeczki w górę oczywiście. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć!